Witam. Rondzie, pierwszy zjazd. Jesteśmy teraz z opryskiwaczem tu w miejscowości Perzyny. Tu klient mówił, że na rondzie mam skręcić w lewo i 300 metrów i w prawo. Nie tak jak mi tutaj nawigacja pewnie mówi. Dobry. Witam. Kurczę, za późno wyszedłem. Lepiej było cofnąć, nie? No, lepiej było. Dobra, zaraz zrobimy. Najwyżej cofnę i... Pilnowałem, a teraz się akurat... Słabo pilnowałeś. To chyba będzie dobrze w miarę. Zaraz sobie zobaczymy, ja najwyżej się poprawię. No tak, najwyżej sąsiad nie wyjedzie. Tak powinno być dobrze. Możemy te awaryjki wyłączyć, tu nie potrzeba. To mówisz, pilnowałeś i nie upilnowałeś. No trzy razy wychodziłem i nie trafiłem w tym momencie. Dobra. Mówisz? No, że już 2 tygodnie temu przyjechałem. Bo teraz będzie miał wszystko do roboty. To było zamówione, ale będzie. Dzisiaj trochę cieplej się zrobiło już, nie? Rano tak trochę przymroziło. Ten przyjechał, pogoda... Nie, do roboty sam raz. Zobaczymy, jak podjedzie ile szerokości. Powoli będzie można cofać, nie? To tu odepnę ten pas i zaraz będziemy, no.
powinien zejść. Mnie wykorzystują do takich nietypowych czasami. Aha. Dać wodę, kawa, coś? Co taka szybka może być? Dobra, ja sobie tu kurde jeszcze po tego powiążę co nieco, poszykuję. Teraz przed na miejscu. No. Najważniejsze. Ja tylko pracować. Miłego dnia życzę. Pana również. Bezpiecznej drogi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Nigdy nic nie wiadomo. Jak to mówią, góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Ale nie mówię, tam na pracy fajne rzeczy stoją, że by się tu postawiło nowego. No dokładnie, wszystko kosztuje, nie? Dobra, miłego jeszcze raz.